Dzień dobry Państwu. Nazywam się Aleksandra Wieczorkiewicz i jestem badaczką z Zespołu do Spraw Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzieciństwo na trzepaku, dzieciństwo PRL-u nie mogło zabraknąć oczywiście serii detektywistycznej, bardzo popularnej do dziś. Mowa, rzecz jasna, o serii Zbigniewa Nienackiego o Panu Samochodziku. Jej bohater, pan Tomasz, zwany Samochodzikiem, muzealnik i detektyw amator, obrońca dziedzictwa narodowego i poszukiwacz dzieł sztuki, szczególnie tych skradzionych w czasie II wojny światowej, to także i przede wszystkim posiadacz niezwykłego wehikułu, który pod maską brzydkiego, poczwarnego samochodu ukrywa wspaniały silnik Ferrari 410 Super America. Czy czują Państwo ten dreszcz emocji? Ja zawsze go czułam, kiedy czytałam scenę pościgu, którą pochłaniałam naprawdę z wypiekami na twarzy. Książki Zbigniewa Nienackiego, właściwie Zbigniewa Tomasza Nowickiego, były bestsellerami PRL-u. Nakłady poszczególnych wydań z lat 70. sięgały nawet 100 tysięcy egzemplarzy. Debiutował Nienacki jeszcze w latach 50. Opublikował wtedy powieść Uroczysko, Skarb Atanaryka i Pozwolenie na przywóz lwa. Tytuł tej środkowej części brzmi znajomo, prawda? Podobnie jak treść dwóch pozostałych książek, bo one również zostały włączone do serii o przygodach pana Samochodzika później. Zresztą sama seria i to jej chronologia, jej skład to niemal sprawa dla detektywa, ponieważ różne wydawnictwa włączały różne książki do serii, różnie serie numerowały i powstawały także kontynuacje już po śmierci Nienackiego. Także dzisiaj seria o Panu Samochodziku liczy ponad 100 tytułów. Nienacki debiutował jeszcze w latach 50. Opublikował wtedy powieść Uroczysko, która została również włączona do serii później, oraz Pozwolenie na przywóz lwa, która także trafiła do serii o Panu Samochodziku. W pierwszych powieściach o Panu Samochodziku bohater przypomina jeszcze bardziej Indiana Jonesa niż Jamesa Bonda, a to dlatego, że część akcji rozgrywa się na wykopaliskach archeologicznych. Jednak już od Wyspy Złoczyńców, która jest właściwym początkiem serii, książki wydanej w 1964 roku, przeistacza się pan Tomasz w prawdziwego Jamesa Bonda, chociaż jest to James Bond na miarę PRL-u. Czy skojarzenie z książkami i filmami na podstawie książek Jana Fleminga jest w ogóle zasadne w przypadku Samochodzika, skoro ani filmy, ani książki nie były dostępne w dobie Polski Ludowej? Co na to pan Samochodzik? Pozwolę sobie na krótki cytat z Księgi Strachów. Mówi narrator Tomasz. Opis takiej sceny czytałem niedawno w jednej z książek angielskiego pisarza Jana Fleminga. Bohater jego powieści, nieustraszony James Bond, agent numer 007 angielskiego wywiadu, walczył z potworną 15-metrową ośmiornicą. Ech, z kim ten Bond nie walczył i kogóż nie zwyciężał? Spopularyzowana przez film postać Jamesa Bonda stała się bożyszczem wielu ludzi na Zachodzie. Zrodziła nawet zjawisko zwane bondomanią. Ów niezwykły bohater posiadał ogromną siłę, zręczność i inteligencję, dzięki którym zawsze cało wychodził z wszelkiej opresji. Miał on również niezwykły samochód kuloodporny z montowanymi taranami pozwalającymi mu przewracać największe nawet przeszkody. Ciekaw jestem, pomyślałem, co powiedziałby James Bond, gdyby zobaczył mój pokraczny wehikuł. No ciekawe, co by powiedział. To fragment Księgi Strachów, a więc powieści wydanej w 1972 roku. Tylko rok wcześniej premierę miał film Diamonds Are Forever z Seanem Connerym w roli Bonda, a żelazna kurtyna, jak wiadomo, wcale nie była taka szczelna. W Księdze Strachów pojawia się zresztą przystojny Fryderyk, dżentelmen w każdym calu, który bez wysiłku zdobywa względy pięknej Zenobi. Pan Tomasz podejrzewa, że jest to szpieg brytyjskiego wywiadu, kropka w kropkę James Bond. Chciałoby się powiedzieć Bond, James Bond. Ale szpieg czy nie, przystojny czy nie, i tak nie ma szans z Samochodzikiem, a w ostatniej scenie widzimy, jak wystrychnięty na dudka odjeżdża, nie wykonawszy swojej misji. Swoją drogą pamiętają Państwo, że w jednej z książek pojawia się sam Roger Moore we własnej osobie, a pan Samochodzik spotyka piękną aktorkę Diane Denver. Pan Samochodzik nie ma wprawdzie licencji na zabijanie, tak jak 007, ale ma licencję na coś innego. Ma licencję na zarażanie pasją, pasją do historii, historii sztuki, do krajobrazu, szczególnie do polskiego krajobrazu. Kiedy myślę o książkach dzieciństwa, które dały mi najwięcej wiedzy, ale takiej przemyconej pod przykrywką sensacji i przygody, przychodzi mi do głowy oczywiście seria o Tomku Wilmowskim, Alfreda Szklarskiego i właśnie seria o Panu Samochodziku.
Bo gdzie indziej dowiedziałabym się tyle o pierwszych polskich monetach, o francuskich impresjonistach, czy o zakonie templariuszy, albo o biografii Mikołaja Kopernika. Książki o panu samochodziku można też czytać z palcem, wodząc palcem po mapie, albo wręcz zabrać się w podróż na Mazury, czy jeszcze dalej do Pragi, na przykład Tajemnice Tajemnic, albo wręcz do podróż do Francji, do zamków nad Loarą, to pan samochodzik i Fantomas. I takich właśnie przygód lekturowych, samochodzikowych, podróżniczych bardzo Państwu życzę, młodszym i starszym, czy to będą wyprawy do krainy dzieciństwa, czy w zupełnie nową przygodę. Bardzo dziękuję.